No tak, no dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy z Arena. Jestem Bruce Pandelf, ja jestem waszym gospodarzem. W dzisiejszym odcinku, odcinku numer 3, sobie trochę pobiegamy po mieście, porobimy zakupy i posprzedajemy cały ten złom, który nam... Odpuść się, dziękuję. Który znaleźliśmy. Jesteśmy w Wales, dobrze pamiętam. Aha. Tu chyba będzie gildia magów, ale głowy nie chcę dać. Generalnie mapy miast są mapami stałymi. Jeżeli ktoś długo, długo grał w arenę, to może taką mapę zapamiętać, zdać na pamięć i musieć... stosować się do solucji albo pytać lokalsów. No niestety my musimy lokalsów pytać, gdzie co jest, bo my nie wiemy. Jesteśmy tutaj nowi, nie tutaj się dopiero wyszliśmy co z więzienia. I trzeba jakoś podjąć resocjalizację. Dzień dobry, panie w białej koszulce. Gdzie znajdę najbliższy sklep? Na południowy zachód stąd. No coś, dziękuję. I tu się nam przydaje właśnie mapa, znaczy kompas w górnej części mapy. Południowy zachód stąd. Gościu, gdzieś ty mnie wyprowadził? Na południowym zachodzie są mury. Ja coś zapisałem. Najbliższy sklep. O, West of here. Teraz żeś, kurde, człowieku walnął. Dobra, West. To jest kaczma. Niektóre budynki w większości miast mają podobną architekturę, więc można rozpoznać je. Co jeszcze? Łatwo rozpoznać świątynię, łatwo rozpoznać kaczmę, łatwo rozpoznać sklep wielobranżowy. Właśnie tu go widzę. Dobrze, no to podejdźmy. Tylko znaleźliśmy najpierw wejście do niego. Ok. General Tool Store. No cóż. Jest straszliwa jesień, jesienny day, jesienny dzień na zewnątrz i dobrze jest wejść do środka generał ogólnego sklepu z narzędziami Redywala. Dobra, mniejsza o nazwę i imię właściciela. Wygląda się na nowe towary i zaopatrzenie oraz broń. Opisy są ważne, ponieważ jeżeli mamy taki opis, że towar jest nowy, znaczy, że jest to towar dużo warty. A to oznacza, że sklep jest dobrze zaopatrzony, dobre towary i będzie drogi. No po pierwsze, a po drugie będzie nam ciężko sprzedać złom. Co innego, jeżeli na przykład mamy do czynienia z jakimś słabym sklepem, ze słabym zaopatrzeniem, tam będzie nam bardzo łatwo sprzedać cokolwiek o bardzo wysokich cenach, ale z drugiej strony będą to towary słabej jakości do kupienia, więc sprzedajemy u Janusza, kupujemy u Nowobogackiego. Więc prosto. I proszę bardzo, właścicielem jest nie kto inny jak klon tego Stallona, Sylwestra, barbarzyńca. Dobrze.
Dobrze, kolego, co masz na w ogóle na stanie z pancerza? Masz lefer, lefer. O, dobrze, masz kolczugę. Bardzo dobrze. A z broni takich ciekawych? No, w porównaniu do naszego aktualnego, to raczej to się nie mówi. My już poznaliśmy adamentowy. W poprzednim odcinku i de facto jest, jesteśmy po zamiataniu. Mamy ustawioną grę do końca, jeśli chodzi o broń. Ewentualnie gdyby tu adamantowy miecz siły, no to mógł jeszcze trochę coś tam pomyśleć, ale póki co jesteśmy, mamy bardzo dobrą broń. 6 złota, no dobra, mogę się z nim pohandlować, ale za zwykły pokles nie będę, pokles się handlował. Co innego, gdyby na przykład... 7 sztuk. Ceny towaru zależą od jakości i... a jakość mierzy się tu głównie poprzez wykonanie materiału, z jakiego został wykonany dana broń albo pancerz, no i też stan, czy jest... w bardzo dobrym stanie, czy uszkodzony, czy pęknięty, czy no, generalnie, czy jest to ten totalny. Jeśli chodzi o broń, to materiały są takie, teraz żeby mnie walną głupoty. Od żelaznych poprzez stalowe, elfickie, krasnoludzkie, mitrylowe. Eponowe, adamantowe. Nie ma dendrycznych chyba. Moment. Żelazne, stalowe, elfickie, krasnoludzkie, mitrylowe, eponowe. Adamentowe. Coś mi musiało umknąć, ale nie jestem pewien. A, jeszcze są srebrne. Oczywiście, srebrne są. Chyba są srebrne tuż po stalowych. Jeśli chodzi o pancerz, to są to skórzane, kolczugowe i płytowe. Z tym, że płytowe jeszcze dzielą się na materiały, które tyczą się broni, czyli jak już powiedziałem. Żelazne, stalowe, elfickie, krasnoludzkie, srebrne, etc., etc., etc. Dobrze, sprzedaj mu coś jeszcze. Round Shield, bo czemu nie? Już 15 zapłacił. Dobrze, nie, Kite Shield to nasza. Dobra. Staw, 3 sztuki złota, dobra. Staw, kolejny 3 sztuki złota. Sztylet. 1 sztuka złota. Czemu nie? Czy się jak kurde złomiarz przychodzący do punktu skupu. Panie! Za złotówkę! Za złotówkę, panie! Za złotówkę, panie, masz pan tutaj zajebisty ten. No zajebisty kawał złomu, no. Panie, no złotówka, nie 90 groszy, złotówka. No. Mam nadzieję, że mnie słychać przez mikrofon. W każdym razie gry. Saber, adamantium longsword, to jest nasz short bow. Dobra, ja coś jeszcze sprawdzę. Co jest magiczne, co jest nie, co mogę sprzedać. Właśnie, Elven Helm, Plate Grips na pewno, Elven Helm, Saber, Elven Longsword, Longsword. Dobra. Sprzedajmy.
szable. Dobra, niech będzie za 9 zł, nie będę się o to kłócił, ale już się pokłócą o elficki miecz, bo to są ceny już poniżej 100. Panie, pobierz pan za 130 i będziemy ustawieni. Kolego, 130. 125. Sondażami trzeba uważać. 127. 130. 130. Dobra. No więcej się nie zgodzi. Dobra, 129 może być. Sprzedajmy. To jest nasz. Dobra. Late Griffs. Niech będzie. Sprzedajmy jeszcze mu ten elficki hełm. Za 600 sztuk złota. Nie. Za 700. 650. O nie, panie. 700. 700 mówię. To 710. A, już widzicie, już się ten zdenerwował. 700, 693, 700. Jeżeli chcą uzyskać pełne ceny. Dobra, wezmę za 696, bo to nie będzie. Jeżeli chcemy uzyskać dobra, ciężko się dostać, może 5 to nie jest dobra, to nie jest zła sumka. Dobra, idziemy z tym do gildii magów, żeby zidentyfikować całą resztę, co mam do zidentyfikowania. Jeżeli chcemy uzyskać... Jeżeli chcemy uzyskać pełną sumę, na przykład 700 równo, to nigdy nie wolno podawać mu handlarzowi, w sensie w sklepie, tej sumy. Okay. I się zaznaczyła jego sklepik się zaznaczył na naszej mapce. Dobrze. Nigdy nie podajemy handlarzowi całkowitej sumy, ponieważ właśnie na to nigdy nie zgodzi. Ale można zastosować taki trik. Na przykład, jeżeli chcemy 700 równe, to na przykład podajemy się 705. On nigdy nam nie poda naszej ceny, nie zgodzi się nigdy na naszą cenę, ale zawsze zgodzi się jakąś przybliżoną. I 705, jeżeli podamy, to on wtedy poda na przykład 700, no i wtedy możemy spokojnie wziąć gościa w ten sposób urobić. Dobrze, kochana kobieto, droga kobieto, gdzie jest gildia magów? Na południe. No dobrze. Musimy iść na południe. Mam nadzieję, że przez słuchawki mnie nie słyszę, nie słychać. Dobra, jeszcze w ten sposób. To jest najcichszy sposób, najcichszy poziom, jaki mogę uzyskać tutaj. Dobra. Do jakiegoś dużego budynku. Gildia magów jest dosyć charakterystycznym miejscem, więc łatwo nam poznać. Jest to z reguły taki niebieski duży budynek, ewentualnie budynek z namalowanymi księżycami i słońcami na
fasadzie, ale ja takich tutaj nie widzę. Znaczy nie widzę ludzi. To jest godzina. 9:14 rano. No dobrze. Tak długo jak jest dzień, możemy swobodnie i bezpiecznie chodzić po mieście. Boże, jak tam trafi się chodź, bo wtedy nocą wyłożą potwory do miasta i pojawiają się w mieście potwory, bandyci i w ogóle policja nocą tutaj nie obowiązuje. Jak w Polsce prawie, że Gildia Magów kobietą na wschód. No dobrze, zatem na wschód. Zawsze na wschód. Ewentualnie, jeżeli w pobliżu Gildii Magów znajdziemy gdzieś okolic czarodzieja, który będzie sobie wolno stał, no to wiemy, że gdzieś w okolicy jest Gildia Magów. To samo działa zresztą we świątyni. Jeżeli w okolicy znajdziemy gdzieś jakiegoś mnicha albo księdza, tudzież kapłana z księgą w ręku, no to wtedy wiemy, że gdzieś w okolicy jest świątynia. Dobra, chodźmy tutaj do Gildii Magów. Opis Gildii Magów jest zawsze taki sam, więc nie warto go czytać. Jest pęczki Koskie chyba nie nagrywał areny. Bo coś to mi świta, że ktoś robił arenę z takim podziałem na role. A Koskie jak robi RPG, to zawsze tak robi. Podziałem na role, więc ani nie szata. Playtown. O, świetnie. 205 sztuk złota. I ta sama zasada tyczy się identyfikacji. Im droższa identyfikacja, tym lepszy przedmiot jest będzie w efekcie. No magowie są pod tym względem cwani. Detect magic. Krasnoludzki hełm. O! Zręczności. 99, a to będzie jakiś szajs. No mówię, to co mówiłem, nie? Hełm i broń, cała zbroja, cały rysznek płytowy się jest stworzony z materiałów takich samych jak nasza broń. Longsword? Aha. A, mogę tego nie sprzedać. Dobrze. Zacznijmy od... może tak. Tork. Bo to są rzeczy, które mogę nosić na sobie. Jest drogie. Czyli to będzie coś fajnego. Coś fajnego, przydatnego. Zobaczmy, co to jest. I to jest adamantytowy tork. Amulety i torki. Czy generalnie taki celtycki amulet, który nosi się na szyi, taki dosyć bogato zdobiony. Torki, amulety, pierścienie. Pierścienie chyba nie, ale na pewno amulety dodają nam do obrony. Ja mam adamantytowy tork, proszę bardzo. Fajnie by było, gdyby ten tork adamantytowy miał jakąś... jeszcze w sobie cechę magiczną, ale no niestety nie ma. Dobra, co my tu mamy? Mitrylowy tork. To samo właśnie, jeśli chodzi o amulety, torki i paski. Jest to sama, ten sam podział materiału, czyli to co mówiłem, żelaznych może nie ma, ale od elfickich, krasnoludzkich się zaczyna.
elficki pasek. No, jest coś, coś ciekawego. Mhm. Pokaż mi, gościu. Elficka bransoleta, dobra. I kryształy, i marki to są przedmioty zawierające jakieś zaklęcie. Może być coś fajnego. O! Kryształ światła. To jest ciekawe akurat. Może ten kryształ zostawię. I mark co daje? Sanktuarium. Nigdy nie kojarzyłem, na czym to zaklęcie polega. Dobra, ale w tym momencie możemy sobie założyć Adamantium Torque i elficki pasek i bransoletę. I już proszę bardzo, mamy plus 2 największą tą największą obronę. A najmniejszą, największą, przepraszam, największą, największą minus 1, najmniejszą plus 2. Bo to idzie wszystko minusami. Kryształ cudownego światła sobie zostawię, a marką Sanctuary sprzedam. Coś jeszcze? Nie. Chyba wychodzimy. Tak by the way stwierdziłem, że będę czytał po angielsku, teksty nie będę tłumaczył tego po polsku, więc najwyżej po przeczytaniu tekstu rzucę jakiś komentarz od siebie na koniec, ale bo mam pewien pomysł na te dialogi, właśnie monologi. Czy znowu przeciętny sklepik u Sylwestra Stallona, proszę bardzo. Barbarzyńca. Conan Barbarzyńca. Hełm prędkości. O nie, panie, o nie, 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 nie. 1010 minimum. Panie, minimum. Ja chcę, żebyś dał mi kurde tysiączka za to. 1010 minimum. Kasa się przydaje. Ponieważ za pieniądze nie zaś się obrazi, co? Dobra, mam 1000. Pieniądze, które chcę od niego zabędę, 2,60 DD2. A ja mówię ci 2,520. Gościu. Moje ostatnie zdanie. 2,520. Krakowskim targiem. No. 2,505. Jeszcze 500 sztuk złota jestem na plusie. O to mi chodziło. Arkana. A, tego pejka. Spokojnie.
Marduk Sanctuary 308. Dobra, o to się nie będę kłócił, bo to tam. Dużo pieniędzy mi nie trzeba, bo pamiętajcie, że nie wiem jak tutaj, czy ten motyw z pieniędzmi, wagą pieniędzy został zniesiony, czy nie został zniesiony? Ale jeżeli nie został zniesiony, no to trochę słabo. Idźmy do limarów i zakupmy sobie jakieś potki. Jakieś eliksiry magiczne. Dobra. A co masz magiczny przedmiot? Bo czasem trafiają się fajne rzeczy. Krasnoludzki amulet, Mark of Healing. Za 4200. Panie. Do Spellmakera zaraz dojdziemy. Najpierw ja chcę sobie u niego kupić potki. No i tak, stamina, healing, restore power. To są trzy podstawowe eliksiry. Do tego jeszcze dochodzą odporności na ogień, zimno i elektryczność. Do tego wyleczenie z tego, z choroby. Ochrona na przeciwko truciźnie. To jest bardzo przydatne. Free action tak samo, bo to jest free action przeciwko paraliżowi. Purification z klątwy nas z klątwy nas leczy albo leczy i disease i generalnie wszystkie negatywne efekty. Cholera, nie pamiętam teraz. Dobra, a najpierw zacznijmy od czegoś prostego. Healing. Ile chcę? Tego chcę jak najwięcej. 30. No. 1500 sztuk złota. No nie, no trochę nie. Tutaj już wpisujemy przy targowaniu się w dół, wpisujemy już taką scenę, jaką my chcemy, żeby. Aha, nie zgodzisz się. Dobra, 100. 1100. Nie, nie. 1100. 1100. No. Dobra. Magowi akurat maga dał, bo łatwo się da przekonać do naszych racji, więc restore power, ja tego wezmę sobie 60. 4500, no chyba nie, panie. Chyba nie. Ile tego mam właściwie hajsu? 3200, 3250. Dobra, przesadziłem. Restore power niech będzie w takim razie 40, o 10 więcej niż zdrowia. Nie zgadzam się, 2800. Nie, 2700 nawet. Nie zgadzam się na twoją ofertę. 2850 chyba nie. Chyba nie, panie. No widzisz, możemy tam.
dojść do porozumienia. Okej. Mógłbym jeszcze sobie kupić parę... potek przeciwko chorobie, tak na wszelki wypadek, bo to różnie z tym bywa. A, 550 minut zostało. Dobra. Okej, który mamy w ogóle poziom? Czwarty. W porządku. Dlaczego sprawdzam poziom? Dlatego, że nigdy nie zaczynam wątku głównego tej gry, nie mając minimum piątego poziomu. Piąty poziom to taki dobry poziom do zaczęcia, do startu. Ma się wtedy wszystko ogarnięte i wyrobione. Dobra, Spellmaker. Poproszę. I teraz tak. Jeśli chodzi o tworzenie czarów, to było już... części pierwszej, jak widać. Teraz tak. Zaklęcie, które chcę stworzyć, składa się z dwóch podstawowych części. Celu, na którego rzucamy, i efektu, jakie ono będzie zadawać. Wybieramy cel i mamy tak. Rzucający czar. Cel na dotknięcie, jeden cel na dystans. Możemy rzucić takie zaklęcie, które będzie wychodziło z nas i będzie raziło wszystkich przeciwników naokoło. To jest całkiem dobre. No i klasyczne zaklęcie, które powoduje eksplozję na dystans, czyli no plownie, nic innego. Właściwie coś tu jeszcze jest. Nie, nie ma nic. To są wszystkie zaklęcia. Dobrze. Ja chcę zrobić sobie zaklęcie leczenia. I teraz wybieramy efekt. Możemy spowodować, możemy zastosować obrażenia, które będą trwały przez pewien czas. Generalnie powiem tak, większość z tych zaklęć działa. Znaczy na pewno działa, na pewno działa Open, na pewno działa Light. Spell Absorption na pewno działa. Reflection to samo, chociaż nie do końca. Obrażenia na pewno też działają. No i Cure działa, bo Cure to jest... O właśnie. Możemy wybrać czterech różnych stanów, jakie możemy się znaleźć. Dobra, efekty jeszcze raz. Heal. To było to. Heal Fatigue, Heal Health. Razem oczywiście sobie zaklęcie, które nam będzie zdrowie odnawiało. Teraz tak. To jest najważniejsze. Hmm.
Na cenę i koszt zaklęcia wpływa tylko i wyłącznie ta pierwsza. Ma duży wpływ tylko i wyłącznie ta pierwsza rubryczka. Te pierwsze dwie rubryczki, czyli zakres zaklęcia od 1 do 1. Ale możemy zrobić też coś takiego. 10 punktów na poziom. Wtedy co się dzieje? Na każdy poziom, który mamy aktualnie, dostajemy te 10 punktów, jeżeli mamy co jeden poziom. Jeżeli mamy co dwa poziomy, to wtedy dostajemy co dwa poziomy, co trzy, co cztery, nie. Im większy zakres poziomów, im większa skala poziomów większy przedział poziomów, po których dostajemy tego boosta 10 jednostek, tym zaklęcie jest no nieco słabsze i kosztuje mniej, ale na przykład jeżeli damy jak tutaj dałem jeden poziom, to nasz poziom aktualny jest jakiś nie wiem, cztery poziomy, o tu są cztery poziomy, nie? Razy 4, 40, możemy plus 1, nie oczywiście, bo zawsze musi coś tu leczyć, musi jakaś wartość minimum 1. 41, czyli nasza postać ma jakieś, no dobra, może nie ma 40, ale dobra, podbijmy sobie w takim razie to do 15. 15 razy 4, już mamy już całkiem sporą liczbę. To nie, nie da się do 20, bo już nas nie stać, ale na 16 jeszcze nas stać. Na 17? Stać nas? Na 18 już nie. Dobra. 17 niech zostanie. 17 razy 4, 68. Czy dobrze liczę chyba? Wszyscy sprawdzę na moim kalkulatorku. Gdzie jest mój kalkulator? O, jest. Siedemnaście razy 4 równa się 68. Dobrze. Jeszcze nie taki jestem zły z tej matmy. Dobra. I rzucanie 66 będzie nas kosztowało. Przy czym pamiętajmy, ta wartość będzie maleć w miarę poziomu. Co też tak do końca nie będzie. Dobra. Przekupujemy. A, jeszcze możemy nadać takiemu zaklęciu nazwę. A z nią mieszkam. Leczenie. Run. Zaklęcia będę nazwał w miarę możliwości po polsku, żeby to było w miarę jakoś tak wyglądało sensownie. Dobra. Zaklęcie. Zaklęcie zostało wpisane do twojej księgi zaklęć.
Daggerfallu pamiętam, był ten fajny. Jedyne co mi się w Daggerfallu właśnie podobało, to ten dźwięk wpisywania do Księgi Czarów, takie skrobanie piórem, gęsim opergamem. Na razie tyle na stać. Mamy 22. Sztuki złotych, to balans to jest nasza kasa. Dobrze wiedzieć. Już się zastanawiałem się, o co chodzi tutaj. Może rzeczywiście ukraść, tak samo jak możemy ukraść w sklepie coś, ale nie polecam, jeżeli nie jesteśmy dobrym złodziejem. A dobrym złodziejem nie jesteśmy. Teraz tak, jeżeli chcemy zobaczyć nasze wszystkie czary, to musimy kliknąć na nasze rachunek i kliknąć na... tutaj na przycisk Księgi Czarów. I tutaj dostajemy pełen opis naszych czarów, jakie mamy. Możemy sobie zobaczyć. Następny. Aha, bo jest ostatni. Tak, no to previous. No, dobra. Niestety gra działa bardzo szybko, więc trzeba tutaj ostrożnie patrzeć i działać. Dobra. 17, tak? Dobra, 20... 66 na nasze statystyki. Ile to jest? 105 i rzucimy jedno takie zaklęcie i koniec. Hej, ale będziemy mieli całe nasze życie zostanie wyleczone w ten sposób. A to się przydaje w podbankowych sytuacjach. Dobrze. Aha, fajnie. Właśnie zdałem sobie sprawę z głupoty, jaką popełniłem. Jesteśmy dalej bez zbroi. A mam ten mitrulowy tork i longsword. Dobra. To udajmy się zatem do Sylwka Stallona i sprzedajmy mu nasze graty. I kupmy sobie wreszcie u niego zbroję, bo zbroja bez zbroi daleko na tym świecie nie zajedziemy. Mówcie co chcecie, może tak robić bugi, może nie wygląda za ładnie, ale muzykę to ma przednią i zajebistą. Dobra. Sprzedaj mitrulowy tork za ile? Za 400. Ja ci mówię, panie, 560. Tak po starej znajomości, co? 560, to będzie więcej, ale już będę łaskawy i chodził. 560, bo chcę 550 przynajmniej od niego uzyskać. No widzisz, potrafisz być. Rozsądny. Longsword. Dobra, nie będę tego złą nawet się o tym złą targował. Ale. Kupmy sobie zbroję. Dobra, Chain Kiris, Greaves, Gauntlets, Chained Boots. Dobra, zacznijmy od tego, co jest najbardziej mi się myli, czyli na ramienników. Armor. Tak mi przypomina.
zakupy zbroi, wszystko musimy, więc... Jezus Maria, cenę leczkę kupiłem. Na cholerę mi ten defer problem. Zmarnowane pieniądze, ale no cóż. Na pewno chcę Kirys mieć. Wobec Kirysa to ja sobie mogę chodzić. Dobra. 443 nawet nie jest tak źle. Dobra. Gauntlet i Greaves. Na rękawice i na kolanniki. Dobra, niech będzie. 20 sztuk złota. I hełm. Teraz tak, trzymamy wszystko. Reeves, Boots, Kiris, Pauldron, Left, Right, Gauntlet, Helm. Dobra. Od dołu się ubieramy. Gauntlet, Helm. Proszę uprzejmie. Tak będzie nasz rycerz wyglądał do końca już gry. Lepszej zbroi nie założy, niestety. Nasz spell sword. A my możemy powoli się... już kierować. Bram miasta, by wyjść na zewnątrz przy pomocy jakiegoś loku, ale to, moi drodzy, i wiele, wiele więcej w następnym odcinku. Ja byłem Gus Van Delf, to była arena następnego odcinka. Na razie, cześć.